Zwycięstwo liderowi tabeli nie przyszło jednak łatwo, bo choć Fortuna prowadziła po pierwszej połowie 3-0, to w końcówce meczu zagrała zdecydowanie słabiej. Tak naprawdę do 80 minuty prowadziliśmy 4-1, potem no, nawet nie potrafię tego określić, co się stało, tracimy jakieś głupie bramki i dochodzi do w ostatniej minucie, czy tam dwóch, dochodzi do wyniku 5-4 i nas drużyna przeciwna tak naprawdę ciśnie i ledwo co zdobywamy 3 punkty. No, następny mecz musimy pokazać, że Fortuna Obora walczy o awans i nie popełnia takich głupich błędów. Zespół z Obory pozycję lidera może stracić już w najbliższy weekend, ponieważ drużynę z gminy Lubin czeka przymusowa pauza w rozgrywkach.